Za chwilę będziecie mogli Państwo usłyszeć msza Schuberta w wykonaniu naszego chóru. Ale nie myślcie sobie Państwo, że to śpiewają jacyś zawodowcy, profesjonaliści, no soliści, to są śpiewacy zawodowi, tak. Ale chór to są normalni tacy zjadacze chleba, jak my wszyscy tutaj. Różnią się od Państwa tylko tym, że co tydzień we czwartek na godzinę 19 przychodzą na próbę. I właśnie tam na tych próbach w domu parafialnym my się uczymy śpiewać. I co, jak to nam to wychodzi, to można usłyszeć. I chcielibyśmy dzisiaj Państwa zachęcić do tego, żebyście nas wspomagali, dlatego że jeżeli nowi członkowie do chóru nie będą przychodzili, to chór przestanie za jakiś czas istnieć i po prostu zapraszamy, żeby zasilać szereg. A żebyście Państwo wiedzieli, co Was czeka na tych próbach, to tutaj damy takie, zaprosimy Państwa na taki malutki pokaz, co się dzieje na próbach chóru. Thank you.
czego zaczynamy? No najpierw jest modlitwa, bo już dzisiaj się modliliśmy, a potem rozpoczynamy od rozśpiewki. I nie myślcie sobie Państwo, że to jest coś bardzo trudnego. Ja mam propozycję, żebyście się tutaj Państwo spróbowali się z nami rozśpiewać. Naprawdę nie jest nic trudnego. Weźmiemy na początek taką prościutką rozśpiewkę. Ma, me, mi, mo, mu. Powtarzam libretto. Ma, me, mi, mo, mu. I dośpiewamy na jednym dźwięku. Poproszę Cię, zaśpiewaj. Szczęścia, co tam bardzo? Polanie, polanie, polanie. Dawaj, 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 dawa
Ile to taków? Ile ta piosenka ma taków? 84 taków. Zatem nie pyta, gdzie są nasze szaliczki? Gdzie macie swoje szaliczki, pytam? 84 takty. O 84 takty za dużo. Ale jeszcze przed tak. I przed tak też za dużo. Wszystko. Ale romantyczny utwór. Tak, romantyczny jest piękny. Znacznie piękniejszy niż taki kaktus jakiś. Słuchaj, romantyzm to jest muzyka dla duszy. To jest muzyka, która porywa. Nie. Romantyzm to jest głupi wymysł XIX-wiecznych. O. Jakiś. O. Ludzi nie trudno chyba znaleźć. Klasycyzm to jest pełnia ładu, harmonii i elegancji. Tak. To nie jest ludzkie? Nie. Klasycyzm nie jest ludzki. Ludzki jest romantyzm. Klasycyzm już na zawsze będzie ludzki. Już nigdy w klasach też kartowa nie będzie trzonem kompozycji. A elegancja nigdy już nie zabrzmi w prawie. Koniec klasycyzmu. Fuga, pozna wolę,
słowa, na którym są autorami, autorem tych słów, polskich słów do angielskiej piosenki jest Marian Wieprz. Mszy Mocarza. Przepraszam bardzo, mszy Franciszka Schuberta.